Piękny, naprawdę piękny łuk. No to macie rolkę. Cześć, witamy Was z mojego ulubionego łowiska, oczywiście Odra w Kędzierzynie. Zaczynamy film od najważniejszej rzeczy, moim zdaniem, na tego typu wodach, czyli rzekach, od gruntowania. Czego szukamy? Szukamy płaskiego dna. Najczęściej na Odrze szukam płaskiego dna z delikatną górką z lewej strony, aby właśnie to, co będę rzucała do tej wody, zatrzymywało się na tej górce. Zobaczymy, czy dobrze polosowałam tym razem. Przed rozłożeniem kosza jest to bardzo istotna rzecz, aby wygruntować miejsce, w którym planujemy łowić, ponieważ no, często zdarza się tak, że rozłożymy kosz, a jednocześnie okazuje się, że w miejscu, w którym właśnie planujemy wstawiać zestaw, czy podawać mieszankę, glinę i tak dalej, no niestety to dno nie jest zbyt sprzyjające, ale akurat w tym miejscu wygląda to całkiem. Oczywiście takie precyzyjne gruntowanie dopiero z kosza będzie. Ale jeżeli chodzi o wstępne gruntowanie, to wydaje mi się, że to miejsce będzie akurat dobre. Mam nadzieję, że dzisiejszy połów będzie naprawdę owocny. I mimo tego, że Odra jest teraz na tapetach, ponieważ ze względu na katastrofę ekologiczną, która jest w Polsce, mam nadzieję, że tym razem tutaj ryby będą nam dopisywały. W dniu dzisiejszym będę używała topów maczowych oraz fines, które przetrzymuję w takim oto pokrowcu. Jest to pokrowiec, który zabezpiecza nam sprzęt przed jakimikolwiek uszkodzeniami, a wiadomo, że w trakcie transportu czy przechowywania jest to bardzo istotny aspekt. Zmieścimy tutaj naprawdę, ja akurat mam bodajże 7 bądź 8 topów, do tego czwarte oraz piąte elementy, więc bez problemu cały pakiet, że tak powiem, topów jest zmieszczony w całym pokrowcu. Trzyma stabilnie, tutaj jest za pomocą, więc nic nie lata w trakcie transportu, wszystko jest bezpieczne. Pokrowiec ma 1,95 m, więc można tutaj nawet tyczkę sobie włożyć samą, czy wszystkie elementy z tyczki, w zależności od tego, co kto preferuje do przechowywania. Topy, które będę dzisiaj używała, to są topy maczowe. Topy maczowe mam uzbrojone w gumę jedynki hybrydy. Moim zdaniem jedna z bardziej uniwersalnych gum, szczególnie takie łowiska. Topy maczowe mają tutaj dodatkowo jeszcze slot, dzięki któremu możemy sobie na przykład łowić grubsze ryby. Dzięki, na przykład jak są te grubsze ryby, możemy w tym przypadku sobie holować te ryby szybciej. Natomiast topy fines są to topy zdecydowanie delikatniejsze, na przykład do łowienia na
w wodach stojących czy mniej płynących. To są topy lżejsze i cała tyczka w tym momencie też zdecydowanie jest lżejsza. Tu mamy porównania. Top Finesse, lżejszy, sztywniejszy, natomiast top Match, który jest uzbrojony dodatkowo w funkcję slot. Akurat na łowisku, na którym się znajdujemy, będę używała topów matchowych, ponieważ tutaj mam uzbrojone właśnie te gumy, o których wspominałam, czyli jedynki hybrydy. Na dzisiejsze wędkowanie mam przygotowaną glinę wiążącą oraz grubą frakcyjną zanętę leszczową. W dniu dzisiejszym zamierzam najpierw zrobić dywan, czyli zrobimy sobie 3 litry gliny. Do tego dam litr zanęty. I taką mieszankę położę sobie na dywan. Zaraz zobaczymy, czy to będzie właśnie 3 do 1, czy 6 do 2. Zobaczymy, ile tego po prostu nam wyjdzie. Ale chodzi mi o proporcje. 3 do 1, 3 litry gliny wiążącej i litr zanęty grubofrakcyjnej, leszczowej. I wychodzi to mniej więcej coś takiego. Widać tutaj różne frakcje zanęty. Mam nadzieję, że to zwabi nam grubsze ryby. Tutaj mam też przygotowane robaki, kastera. Kaster jest moim zdaniem niezbędnym robakiem właśnie na to łowisko. Używam go tutaj od zawsze i bardzo dużo. Ochotkę klasycznie na haczyk, kolorową pinkę, mady, tak zwane grube robaki oraz, teraz zobaczymy co tutaj jest, oraz gnojaki. Na wstępne nęcenie również dodam gnojaki do kubka. Zobaczymy, może to też właśnie pomoże w jakimś stopniu, no tak jak powiedziałam, zwabić większe okazy, bo na to dzisiaj liczymy. Taką mieszankę 3 do 1 oczywiście doklejam liantem. Dzisiaj troszeczkę uciąg jest nad wodą. Przed chwilką przepływałam zestawem 5-gramowym i dosyć fajnie się zachowuje, ale musimy troszeczkę dokleić nam tą mieszankę, aby no, trzymała się, doszła do dna i trzymała się przez chwilę przy tym dnie. Dobra, to będzie to. Troszkę domoczę jeszcze. Tu mam mieszankę przygotowaną, natomiast do kubka, na dywan, który położę właśnie z mieszanki, dam sobie 2 litry gliny wiążącej. I te 2 litry gliny wiążącej dokleję już troszkę mocniej tym liantem, czyli troszeczkę więcej go dam niż do tej mieszanki. Troszkę więcej też wody, aby było to troszkę bardziej zbite. Coś takiego. Do mieszanki 6 do 2, 6 litrów gliny wiążącej i 2 litry zanęty daję 125 jokersa. To jest na dywan, więc tutaj robaków nie będzie za dużo skondensowanych w jednym miejscu. Do tego dołożę również 125 setka kastera. Żeby ten dywan no nie był zbyt ubogi, ale jednak, żeby ryby skondensowały się w jednym miejscu, tam gdzie podam kubek ze sklejonymi robakami i troszkę bardziej tam będzie, już powiem tak, obficie. Natomiast do 2 litrów gliny wiążącej, czyli naszego kubka, dokładam setkę jokersa również. Zobaczymy, jak to będzie czerwone. Jak troszkę za mało, to najwyżej dodamy troszkę więcej. Zobaczymy. Wydaje mi się, że jest ok. Do tego około 50 haczykówek. Naprawdę na bogato ten kubek będzie, aby ryby siedziały w jednym miejscu. Tam, gdzie sobie właśnie ten kubek
ustawię. Tak. Już widać, że jest fajnie czerwoniutko. No i dwa killery, czyli nasze gnojaki i kaster. I gnojaka, i kastera będę siekała. Dzięki czemu te kastery tutaj puszczają soki, które również są pewnym wabikiem dla ryb. Powstaje nam taka troszkę ciapa, takie można powiedzieć mleczku w białku. Do szatkowania gnojaka użyję sprzętu, który zrobi to zdecydowanie szybciej niż nożyczki. Tutaj od dołu powinien być już jakiś taki w miarę czysty ten gnojak. Dobra, mamy około setki. Sprawdzę, czy już jest miara. Jeszcze troszkę. Nie chcę za dużych frakcji tego gnojaka, aby ryby za szybko się nie najadały. No, teraz to jest takie, jakie być powinno. Dość tęgie i naprawdę bogate w robaka. Sami zobaczcie, tutaj tego robaka naprawdę jest sporo. Mieszające natomiast jest troszkę bardziej ubogo. A w miejscu, w którym będziemy wędkować, jest to skondensowane wszystko tam, gdzie ma być. I w tym miejscu mam nadzieję, że będą brania. Po wstępnym gruntowaniu czas na bardziej precyzyjne gruntowanie. Po ustawieniu już kosza. Zobaczymy, czy faktycznie miejsce, które wybrałam po przejściu po brzegu, jest faktycznie dobrym stanowiskiem do wędkowania w dniu dzisiejszym. Zaczynamy gruntowanie troszkę bardziej z prawej strony, aby wiedzieć dokładnie, jaka jest charakterystyka naszego gruntu na tych 13 metrach. Tutaj wystaje korpusik i troszkę kila. O, tutaj się już troszkę chowa ten kil, czyli jest delikatnie płycej. Przepraszam, głębiej. Tu widzę, że jest kawałeczek równego dna, którego właśnie szukamy na tego typu łowiskach. I delikatne wypłycenie z lewej strony. Czyli to, o czym mówiłam wcześniej, wszystkie robaki, cała nasza mieszanka, glina zatrzyma nam się na tej górce. I mam nadzieję, że do tego momentu właśnie będę spływała i w tym miejscu przed tą górką będą czekały na nas piękne okazy. Kończymy doklejanie kul. Z mieszanki wyjdzie około, myślę, że 20-20 kilka kul. Robię te kulki troszkę mniejsze niż zazwyczaj, ponieważ łowię 13. Co jest dla mnie, no, można powiedzieć, troszkę nowością, ponieważ najczęściej łowię jako kobieta w kategorii 11,5 metra. Natomiast no, faktycznie jak łowię w jakichś komercyjnych zawodach, to łowię 13, no, ale w tym roku jeszcze nie miałam okazji, więc wolę zrobić więcej kul mniejszych. I zobaczymy, co z tego będzie, żeby po prostu dorzucić, nie rozrzucić tych kul. Oczywiście ta mieszanka tworzy pewnego rodzaju dywan, ale ten dywan nie ma być 3 na 3 metry, tylko około 1 na 1 metr, aby te ryby też się skupiły w moim łowisku, w którym będę chciała łowić.
przed chwilką wmęciłam 8 litrów mieszanki, 6 litrów gliny wiążącej i 2 litry zanęty. Na to wyjadę 2 litry samej gliny wiążącej z kubka. Oczywiście z robakami i doklejone mocno. Mimo tego, że to jest rzeka, to bardzo istotne właśnie jest precyzyjne łowienie. Dlatego ten kubek też jest bardzo... O, po wyjeżdżeniu serią kubków. Pierwsze porządne branie. I to jakiś ładniejszy okaz. Mam nadzieję, że nie sum. O. Troszkę do brzegu spróbuję przeciągnąć tą rybę, ponieważ dzisiaj ten nurt w Odrze jest... O, piękny leszcz. Ten nurt w Odrze naprawdę dzisiaj jest mocny. I ta ryba im będzie dalej brzegu, tym będzie bardziej walczyć. Mocniej. Tylko delikatnie będę chciała ją sprowadzić do brzegu. Idzie powolutku. Ale leszcz. O kurczę. Cichutko. Kawał ryby. To mi się podoba. Można czekać na brania 40 minut. Ale po donęceniu ryba wzięła i to konkretna. Dytny. Waleczny. Piękny, naprawdę piękny oka. Tu macie rolkę. I could be your alpha, I could
could be a Romeo. Tell them boys back up. I ain't going nowhere. I'ma fight that back up. Put it on your story so all your friends see it. Everyone can see it. Yeah. And we're going and going and going. It's a good night. Baby, let it roll like the good times. Smoking and pouring, I'm focused on you. Yeah. You can see it. Everyone can see it. And I bet everyone's looking. Yeah. Didn't take long, locked eyes when I walked into you, filling up your red cup. And we got the same thing, probably like the same things. Didn't speak a word, but you know what's up. That connection is what you crave. You prayed on something to change. Fucked over a thousand times, think everyone's the same. But it's not the case right here, right now. The first sight shit is no joke. I could be your alpha, I could be your Romeo. Tell them boys back up, I ain't going nowhere. I'ma fight that back up, put it on your story so all your friends see it, everyone can see it. Yeah. And we're going and going and going, it's a good night. Baby, let it roll like the good times. Smoking and pouring, I'm focused on you. Yeah. You can see it, everyone can see it. And I'm feeling truthful right now. Thinking I should do something right now. Kolejny mały leszczyk wylądował pod Byraku. Tym razem troszeczkę mniejszy niż poprzedni, ale każda ryba cieszy. Naprawdę ciężko z tymi rybami jest dzisiaj. Mam nadzieję, że nie ostatni, więc zobaczymy. Idziemy dalej. I know you get the message, and the way I focus where the lens is custom made for me, the metric. Show you fit right in the schedule, and girl, you fit like Lululemon. And yeah, I'm lost for words. Tell me who's running first, no mistakes. Girl, you crossed for me, what's got it work? And we're going and going and going. It's a good night. Baby, let it roll like the good time. Smoking and pouring, I'm focused on you, yeah. You can see it, everyone can see it. Could be a Romeo, tell them boys back up. I ain't going nowhere. I'ma fight that back up. Put it on your story so all your friends see it. Everyone can see it. Yeah. Na pełną tyczkę 13-metrową niestety tych ryb za dużo dzisiaj nie ma. Pierwsze branie to był sum, którego wyholowałam. Potem był leszcz, już naprawdę piękny okaz. Dlatego przynęciłam się troszeczkę bliżej. Woda jest dzisiaj naprawdę mętna z powodu deszczy. Najprawdopodobniej właśnie w Czechach były deszcze i ta woda przez to tutaj u nas jest mętna. Dużo szybciej płynie niż zazwyczaj. Dlatego te ryby trzeba szukać. Ja akurat spróbuję troszkę poszukać jej pod brzegiem. Przynęciłam się... O! Jakiś może zaczep albo coś. Przynęciłam się troszkę bliżej. Zobaczymy, czy faktycznie te ryby będą brały pod brzegiem. No czy niestety nawet pod tym brzegiem tych ryb nie znajdziemy. Ale trzeba kombinować. To jest właśnie to podczas łowienia, żeby myśleć cały czas nad wodą. To, że tej ryby nie ma na 13 metrów, nie ma na 11,5. Mimo tego, że się spławia dość daleko i nie bierze, to trzeba kombinować. Może będzie troszkę bliżej, może właśnie pod samym brzegiem, że trzeba łowić jakieś inne ryby, czy uklejki. Ja dzisiaj spróbuję właśnie tego skróta, bo parę razy tutaj się ryba jakaś spławiła. Coś mi tam... Wyssane, to może jednak nie są... Nie haczy tam dno, tylko faktycznie jakieś ryby biorą, ponieważ nie mam nic na haku. Zobaczymy. Musimy rozpoznać łowisko, no bo jak tyle czasu nie było żadnego brania, to teraz trzeba się przyzwyczaić do tych brań, wpasować. Troszkę mam za ciężki zestaw, za chwilkę rozłożę troszkę lżejszy zestaw do tego skróta. Może to będzie bardziej skuteczne, zobaczymy. I dokładnie tak samo prowadzę zestaw na 13 metrów. Wkładam i przytrzymuję troszkę dłużej. Spróbuję na taki bardziej przytrzymany spływ, bardziej kontrolowany. Przy końcu troszkę klasycznie dłużej przytrzymam. Puszczę swobodnie i sprawdzamy.
Mimo tego, że sekundkę temu zanęciłam troszkę więcej tych kul na tego skróta, miałam takie dwa brania, których nie zacięłam, nie potrafiłam ich zaciąć. Donęcę kolejny raz mieszanką. I to jest istotne, tutaj na tego skróta donęcam mieszanką, żeby te ryby tutaj wybawić. Mam nadzieję, że to będzie też skuteczne. I te ryby się skuszą na moją mieszankę. Tutaj właśnie tak nic nie zmieniałam. Mam dokładnie tą samą proporcję, tą co miałam przy pierwszym nęceniu, czyli 3 do 1. 3 litry zanęty, 1 litr wiążącej gliny. Robaki przede wszystkim, jokers i hakówka. Troszkę tutaj bardziej ubogo polecieliśmy. Minimalnie, że troszkę tego kasterka sypnęłam, ale bardziej ubogo niż na pierwszym wstępnym nęceniu. Pierwszego leszcza na pełną tyczkę złowiłam na grubą czerwoną pinkę i 3 ochotki. To teraz spróbuję na czerwoną pinkę z 2 ochotkami. Może się okazać, że to będzie ta przynęta, która dzisiaj będzie odpowiednia dla naszych ryb, które chcemy łowić. Oby, ponieważ naprawdę ta mętna woda, ten udziąg, no niestety nam dzisiaj niesprzyjalnie trafiliśmy tutaj. W dzisiejszym właśnie, jeżeli chodzi o warunki, które pozwolą nam na prawidłowe wędkowanie. O! Już mi uklejka wzięła. O! Druga! Ale jakieś życie pojawia się w wodzie teraz, widzę. Zanęciłam parę serii tą mieszanką na skróta i mamy pierwsze branie. Już jestem w szoku, naprawdę. Jakaś taka fajna rybka się wydaje, może nie za duża, ale ole, chodzi do dna. Zobaczymy, co to. Może to jest dobry znak, że faktycznie te ryby przy tym brzegu dzisiaj będą brały. O, trochę wystartowała. Tak jak mówiłam wcześniej, założyłam lżejszy zestaw i trzymam, prowadzę ten zestaw w ten sposób, że trzymam go naprawdę dosyć mocno, na takim mocnym przytrzymaniu, że aż ten spławik jest po skosie. Co to jest? Może być, że sum, bo też pierwsze branie na tyczkę to był sum, to może pierwsze branie na skróta to też sum. Wstanę, żeby być troszkę szybciej będzie. Leszczyk, ale jakiś taki chodzący po dnie, bo zazwyczaj jednak te leszcze wychodzą do powierzchni wody, a ten naprawdę chodził naprawdę na dnie. Skusił się na 2 ochotki i czerwoną pinkę, czyli dokładnie ta sama przynęta, którą miałam wcześniej, gdy łowiłam na pełną tyczkę. Ale jest to dobry znak. Mam nadzieję, że faktycznie to zanęcenie tego skróta pomogło. Zanęciłam mieszanką i to chyba z 3 serie wyjechałam, żeby faktycznie te ryby zareagowały. Wypuszczamy go do wody oczywiście. Każdą rybę szanujemy tak samo. Pięknie. Oby nie był to ostatni leszczyk w dniu dzisiejszym i ten skrót faktycznie może się sprawdzi. Co ważne, zawsze po takim leszczu zostaje śluz na żyłce. Trzeba dokładnie tą żyłkę oczyścić z tego śluzu, ponieważ no wtedy te ryby naprawdę nie biorą. Jakiekolwiek farfoce na żyłce, czy to właśnie ten śluz, czy jakiekolwiek inne zmechacenia, czy brud na żyłce, naprawdę trzeba usuwać, ponieważ te ryby no, reagują na to wszystko, widzą i boją się niektórych rzeczy. Założę tą samą przynętę co wcześniej. Wezmę ręcznik, bo ja to zawsze jestem tak uwalona po całym łowieniu, że szok, ale... Pinka czerwona. Do tego 2 ochotki. Tylko ważne jest to, żeby ochotki zakładać, szczególnie właśnie te takie większe ochotki, za
czarną końcówkę, wtedy one bardziej są wyeksponowane na haczyku. Jest większa szansa, że one będą pracować na tym haczyku i w tym momencie też wabić nasze ryby. I tak, przytrzymuję troszkę zestaw, wkładam, nie za wolno, ponieważ sporo uklei się pojawiło, więc te uklejki przechwytują. I na takim właśnie spływie, gdzie ten spławik faktycznie jest skierowany w prawą stronę dosyć konkretnie, czyli na mocnym przytrzymaniu, prowadzę ten zestaw. Co do gruntu, mam przegruntowane teraz około 10 cm, więc nie jest to jakoś bardzo przegruntowane. Złowiłam tego jednego leszczyka. Myślę, że towar powoli kończy, ale jeszcze donęcę dwie kulki. Wyżej dorobię, jeżeli faktycznie będzie na to reagowało. Jedną troszkę bardziej zbitą na nęce, drugą troszkę luźniejszą. I zobaczymy. I teraz troszkę luźniejszą. Na pewno zaraz przyjdzie zaręcza uklei, ale mam nadzieję, że wraz z tymi uklejami pojawią się również białe ryby, takie jak leszczyki, czy może jakiś jazik czy klenik. Zobaczymy. Założę same ochotki. Może skuszą się bardziej właśnie na taką, tego typu przynętę. Dzisiaj jest bardzo gorąco i troszkę tych ochotek padło, więc musiałabym przepuścić za chwilkę sobie je. To jest bardzo ważne, żeby dbać o robaki podczas wędkowania. To, że włożę je do wody i przez 4 godziny, na przykład podczas zawodów, będą w tej wodzie, nie oznacza, że ich kondycja będzie równie dobra jak na początku, więc albo wymieniać wodę trzeba na jakąś zimną, albo mieć jakiś wkład, szczególnie w tego typu takich dniach jak dzisiaj, gdzie około 30 stopni Celsjusza. No i ta ochotka ma może po prostu nam paść w trakcie wędkowania, więc jakby dbanie o kondycję ochotki czy innego robaka jest równie ważne jak samo wędkowanie, więc o tym też nie zapominajcie. Kolejne donęcenie serią, dwie kulki, co wcześniej powiedziałam, właśnie jedna troszkę bardziej zbita, druga troszkę lżej. O, chyba się przewinął leszczyk. O, ale fajniutki. To są takie ryby, które najbardziej lubię łowić, takie zawodnicze, szybkie do wyciągnięcia. A robią wagę. Piękny, naprawdę. Właśnie po takie ryby tutaj dzisiaj przyjechałam. I skusił się na tą samą przynętę co poprzedni, czyli właśnie jedną pinkę czerwoną i dwie ochotki. Zobaczymy, może będzie ich więcej, może faktycznie reagują na to donęcanie. Wracaj do domku. Rzut ten sam cały czas. W dniu dzisiejszym na tyczkę rozłożyłam 3 zestawy dyski. Były to zestawy 3-gramowe, 5-gramowe oraz 8-gramowe. Pokażę taki jeden zestaw, akurat 5-gramowy. O. I tak, przypon 25 cm. Standardowo tutaj łowię około 25 cm przyponem. Nie łowię dłuższymi przyponami, bo tutaj takich wielkich leszczy trzymających na stopa i tak dalej zazwyczaj no nie ma. Przynajmniej ja w ten sposób tutaj nie łowię. Śrucina sygnalizacyjna, następnie około 20 cm powyżej kolejna, 15 cm kolejna i całość do góry. Gdzieś około 40 cm od przyponu jest obciążenie główne, aby nie straszyć tych ryb. Dzisiaj te ryby były naprawdę bardzo ciężkie, nie było ich za dużo, więc tutaj to rozłożenie śrucin było równie ważne jak samo prowadzenie zestawu, czy to co właśnie nęciliśmy, czy mieliśmy na haku.
Natomiast na skróta, po tym jak przenęciłam się, miałam dwa zestawy. Były to bombka 2-gramowa oraz listek 3-gramowy. Bombka zdecydowanie lepiej nam się sprawdziła. Tutaj troszeczkę inaczej te szczeciny były rozłożone, również przypomnę 25 cm. I szczeciny sygnalizacyjne były rozłożone w ten sposób. Dwa sygnały przy samym przyponie, 20 cm, kolejne dwa sygnały i około 5, może 8 cm całość również rozłożona. Czy w ten sposób to wyglądało. I parę tych leszczyków na tego skróta dzisiaj złowiłam, więc rybom to nie przeszkadzało. Zestaw prowadziłam w sposób, tak jak mówiłam wcześniej, spławik był po skosie, przechylony. Mówiłam właśnie tego typu spławikiem 2-gramowym. To są takie spławiki, które najczęściej tutaj używam, uniwersalne, moim zdaniem bardzo fajnie się na nich łowi. Najczęściej właśnie podczas zawodu mam rozłożonych kilka bombeczek i najczęściej 2-3 dyski w razie, gdyby pojawiły się większe ryby bądź uciąg był troszeczkę mocniejszy, więc trzeba być przygotowanym na każdą opcję. Po paru godzinach ciężkiej walki kończymy dzisiejsze łowienie. Niestety, no nie było to tak, jak chciałam. Tak jak zawsze, rzeka Odra obfitowała w wiele pięknych ryb, czy to leszczy, krąpi, jazi, kleni, to w dniu dzisiejszym niestety wysoki stan wody, mętna woda, no i dosyć mocny uciąg spowodował, że te ryby no, nie brały. Styczki jedynie miałam dwie ryby, to było właśnie pierwsze branie i to był sum. Mówię, dobra, wyciągnę suma, to wtedy te ryby może się otworzą, ale niestety. Sum wyciągnięty, a ryb dalej nie było. Drugie branie już było naprawdę piękne, zacięcie i ten leszcz około 2 kg, naprawdę piękna ryba. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tyczkę. Natomiast po przenęceniu się na skróta, kilka tych leszczyków, takich około 200-300 gram było złowionych, więc warto szukać tej ryby. Jeżeli macie taką wodę i faktycznie chcecie połowić, spróbować i tak dalej, szukać te ryby pod brzegiem. Najczęściej właśnie to tak wygląda, że te ryby gdzieś się chowają i akurat tutaj no, parę tych ryb pod brzegiem złowiłam. Może gdybym się bardziej dłużej skupiała nad tym łowiskiem pod brzegiem, byłoby lepiej. Tak czy siak, dalej to jest moje ulubione łowisko w Polsce. Uwielbiam, szanuję, naprawdę tu można się nauczyć łowić na uciągach. Oczywiście ten uciąg nie jest jakiś silny i mocny, ale bardzo jest to trudne łowisko, bardzo wymagające od wędkarza, więc polecam oczywiście wszystkie, żeby wybrać się na Odrę w Kędzierzynie Koźle. I naprawdę mam nadzieję, że zobaczymy się nad wodą i będziemy łowić piękne okazy już niebawem. Dzięki.